jesteśmy z wizytą u pani Romy, która ma jedną z działek na Nadwiślańskim Ogrodzie Działkowym. I chciałem panią zapytać, w jaki sposób zabezpiecza pani swoją altanę, swoją działkę na okres jesienno-zimowy przed złodziejami bądź wandalami? Zamykam na wszystkie kłódki możliwe drzwi. Okno mam okratowane, ale dzięki temu jednak nie miałam włamania przez okno. Wszystko, co jest cenne i jak wiedzą nieuczciwi ludzie, po prostu złodzieje, że na działce nic nie zostaje cennego, to wtedy mniej odwiedzają. I za każdym razem chowam tą kłosiarkę, jak sam. O. Warto oznaczyć swoje sprzęty, aby posiadały znaki charakterystyczne oraz sfotografować ich numery seryjne. Musimy pamiętać o tym, jak opuszczamy działkę, żeby zamknąć ją, bo niby tu każdy przeskoczy przez to, ale to, że ta działka jest zamknięta, to jednak powoduje jakiś hamulec. Ja użyłam jeszcze dodatkowego hamulca. I pozwoliłam sobie napisać, uwaga, wchodzisz na własne ryzyko. Bo może wtedy ktoś pomyśleć, że dodatkowo zabezpieczam działkę i może to być nieprzyjemną niespodzianką. Ale chyba przyzna mi pani rację, że najlepszym zabezpieczeniem to jest jednak czujny sąsiad. Jestem czujnym. Zwraca pani uwagę na osoby, które są nie pani sąsiadami, tak? Na osoby obce, nieznane. To ja zwracam. Tak, wówczas uwagę. Warto alarmować tutaj na numer 112. Także musimy wzajemnie sobie pomagać. Skuteczne byłoby również założenie.